Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje nowy serwis finansowy. Błyskawiczne przesyłki pieniędzy do Polski i innych krajów świata za pośrednictwem firmy Western Union. Pieniądze wysyłane w oddziale Credit Union można odebrać tego samego dnia, a nawet już w kilka minut po wysłaniu w wybranym punkcie agencyjnym Western Union w Polsce. Wypłata w dolarach lub złotówkach na życzenie klienta. Zapraszamy do Polskiej Credit Union. Informacje w oddziałach lub w call center. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Day is filled with love. Today is like no other day before. Dwa dni muzyki i śpiew, 14 wykonawców oraz światowe sławy. Father Mimo i Ervolino z Włoch oraz grający nogami na gitarze Tony Melendez ze Stanów Zjednoczonych. 21-22 listopada w Polskim Centrum Kultury imienia Jana Pawła II. Bilety już w sprzedaży. Polimex jedzie! Polimex leci! Polimex płynie! I doręcza paczki rodzinie! Hurra! Dobra wiadomość dla studentów polskiego pochodzenia, młodzieży i dzieci. Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zdjęła opłaty za codzienne usługi finansowe na Waszych kontach CYS i kartach bankowych. Teraz możesz za darmo wykonywać nieograniczoną ilość transakcji. Tak jest, free and unlimited. Przekonaj się, jak łatwo i jak dużo możesz zaoszczędzić z Polską Credit Union. Przekonaj się, że nasza oferta dla Ciebie jest po prostu najlepsza. W ubiegłą niedzielę w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Missadze miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Zarząd Partii Konserwatywnej okręgu Mississauga East Cooksville uroczyście ogłosił kandydaturę prezesa zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysława Lizonia na posła federalnego. Zapraszam na sprawozdanie. Wśród osób, które przybyły wysłuchać tę rewelacyjną dla Polonii nowinę, byli posłowie ontaryjscy z ramienia Partii Konserwatywnej, doradca regionalny ministra imigracji i obywatelstwa Jasona Kenneth Ted Opitz, przedstawiciele organizacji polonijnych zrzeszonych w kongresie, w tym wiceprezes zarządu głównego KPK Jerzy Barycki oraz naturalnie małżonka pana Lizonia, pani Małgorzata. Przy stole honorowym znaleźli się prowadzący spotkanie prezes i wiceprezes zarządu dokonującego wyboru kandydata Ken McDonald i Marek Chyła, poseł federalny okręgu Mississauga Erindale Bob Deckert, jedyny poseł Partii Konserwatywnej z Mississaugi w parlamencie w Ottawie oraz najważniejsza osoba uroczystości, Władysław Lizoń, którego decyzja podjęcia walki o stanowisko poselskie jest dla wielu dużym zaskoczeniem. Informacji o procesie kwalifikacyjnym kandydatów, zakończonym przyjętą przez aklamację kandydaturą Władysława Lizonia, w imieniu władz zarządu udzielili Ken McDonald i Marek Chyła. I kiedy zapytaliśmy Władysława, dlaczego chce startować w tych wyborach, odpowiedział bardzo krótko, ale równocześnie bardzo przekonująco. Dlatego, że chce pracować i godnie reprezentować ludzi z mojego okręgu. Wiele ciepłych słów na temat wywodzącego się z Polonii kandydata na posła, ewentualnego przyszłego kolegi w parlamencie, wygłosił Bob Deckert. Wyrażając poparcie dla Władysława Lizonia, podkreślił jego zdecydowaną działalność na rzecz Polonii i świetną współpracę z rządem Stephena Harpera, której owocem było m.in. zniesienie wiz dla Polaków odwiedzających Kanadę lub przywrócenie świadczeń kombatanckich naszym weteranom. Bob Deckert wysoko ocenił wkład pracy pana Lizonia w jego własną kampanię wyborczą, stwierdzając, że bez jego pomocy nie udałoby mu się wejść do parlamentu.
po prezentacji sylwetki Władysława Lizonia, którego działalność jest zresztą znana szerokiemu ogółowi Polonii, głos zabrał sam wybraniec partii konserwatywnej. Po przytoczeniu wyników znakomitej współpracy z rządem, pan Lizoń podziękował za zaaprobowanie jego kandydatury na posła, przyznając, że zdaje sobie sprawę, jak dużo pracy i środków będzie wymagało przygotowanie do kampanii wyborczej i prowadzenie jej, zapowiedział jednak nieustępliwą walkę. Zanim oddamy głos świeżo upieczonemu kandydatowi na posła federalnego, wspomnijmy, że funkcję prezesa zarządu głównego KPK pan Lizoń pełnić będzie do 19 grudnia, po czym jego obowiązki przejmie dotychczasowy wiceprezes pan Jerzy Barycki. Powtarza się pytanie, dlaczego zdecydowałem się kandydować w wyborach federalnych i starać się o nominację partii, którą już mam. No, ja myślę, że powodów jest wiele, ale chyba głównym powodem jest to, że była inspiracja, były zachęty zarówno ze strony naszego środowiska polonijnego, jak i środowiska kanadyjskiego partii konserwatywnej. Także podjąłem tą trudną decyzję i myślę, że wszystko z siebie dam, żeby zakończyć cały proces sukcesem.